Dobry wieczór Państwu. W imieniu wykonawców dzisiejszego koncertu kameralnego, a także gospodarzy tego miejsca, witam wszystkich bardzo serdecznie i ciepło. Zaprezentują się przed Państwem studenci, właściwie absolwenci, z zespołu Hightune Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Anna Rąpała i Rafał Krzesiwo, z klasy kameralistyki organowej doktora habilitowanego Arkadiusza Bialica, profesora AMKP. Tegoroczni laureaci trzeciej nagrody w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2024 w Krakowie. Pozwolę sobie na krótkie przybliżenie Państwu postaci naszych dzisiejszych wykonawców. Anna Rąpała w 2010 roku rozpoczęła naukę w Społecznym Ognisku Muzycznym w klasie fortepianu doktora Jana Gładysza. W 2016 roku ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie w klasie fortepianu magister Anny Szajer. W 2020 roku ukończyła z wyróżnieniem diecezjalne studium organistowskie imienia księdza Kazimierza Pasionka w Tarnowie w klasie organów magistra Wiesława Kaczora. W 2020 roku rozpoczęła naukę na Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie organów profesora doktora habilitowanego Dariusza Bąkowskiego-Kojs. A 14 czerwca bieżącego roku obroniła dyplom licencjacki, kończąc tym samym studia pierwszego stopnia, czego serdecznie gratulujemy. Aktualnie pełni funkcję organistki w tutejszej Bazylice Mniejszej. Osiągnięcia Anny w ostatnich kilku latach to m.in. 9. Ogólnopolski Konkurs Organowy Uczniów DSO, wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór dowolny w 2019 roku, 6. Ogólnopolski Konkurs Organowy imienia Mariana Sawy w Warszawie, druga nagroda w 2020 roku, 6. Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej Cantatibus Organis, drugie miejsce w 2021 roku oraz 7. Ogólnopolski Konkurs Organowy imienia Mariana Sawy, wyróżnienie w 2022 roku. Rafał Krzesiwo, trębacz, muzyk orkiestrowy, laureat pierwszego miejsca w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus w Krakowie w 2024 roku oraz pierwszego miejsca w King's Peak International Music Competition w 2024. Uczestnik projektu International Wind Orchestra Music Beyond Borders w Bari w 2023 roku, organizowanego w ramach programu Erasmus+. Trębacz Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, z którą koncertuje w kraju i za granicą, m.in. Słowenii, Włoszech czy Czechach. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki pierwszego i drugiego stopnia w Bielsku Białej w klasie trąbki magistra Tomasza Janusza. W czerwcu tego roku ukończył studia pierwszego stopnia na Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie profesora doktora habilitowanego Wacława Mulaka, czego również gratulujemy. W programie dzisiejszego koncertu usłyszą Państwo zarówno dzieła wielkich mistrzów baroków, takich jak Jan Sebastian Bach, czy George Friedrich Handel, jak i utwory współczesnych kompozytorów, m.in. Mariana Sawy, czy Manuela Rodrigueza Solana. Bardzo prosimy o wstrzymanie się od oklasków pomiędzy kolejnymi utworami. Jeśli będą chcieli Państwo nagrodzić wykonawców w ten sposób, prosimy, aby uczynić to po zakończonym występie. Występ podzielony jest na dwie części. Pierwszą z nich rozpoczęliśmy utworem Toccata Modal współczesnego kompozytora, organisty i pianisty Manuela Rodrigueza Solana. Jako organista grał w wielu słynnych świątyniach Barcelony, takich jak La Sagrada Familia i Katedra Santa Eulalia. Obecnie jest głównym organistą w Sant Vicenç de Sarrià w Barcelonie. Kariera organisty zaowocowała koncertami w całej Hiszpanii, a także za granicą, w Andorze, Włoszech i Polsce. Jego utwory były wykonywane między innymi w Hiszpanii, Islandii, Francji, Niemczech, Tajwanie, jak również w Polsce. Zaprezentowane dzieło, Toccata Modal, zbudowane jest na harmonii modalnej, dobrze skonstruowany i melodyjny, tworzy przejścia, które w sposób płynny i zrównoważony prowadzą nas do każdego z tematów obecnych w utworze. Usłyszą Państwo również chorał Ich Ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639 Jana Sebastiana Bacha. To ozdobne preludium chorałowe o czystym stylu zostało opisane jako błaganie w czasie rozpaczy.
Kompozytor w czasie swojej posługi jako organista zaczął tworzyć swój pierwszy zbiór aranżacji i preludiów chorałowych, które oparte były na hymnach luterańskich. Przeznaczone były do stosowania w nabożeństwach kościelnych, a preludia stanowiły wstęp do śpiewu zbiorowego. Tytuł tłumaczony na język polski oznacza „Wzywam Cię, Panie Jezu Chryste”. Utwór wykorzystano w filmie Solaris Andrzeja Tarkowskiego w 1972 roku. Gordon Young to kolejny kompozytor, którego utwór usłyszymy. Był amerykańskim organistą i kompozytorem dzieł organowych i chóralnych. Suita katedralna, która zostanie dziś wykonana, składa się z 6 części. Preludium, Allemande, Aria, Rigaudon, Sarabande i Toccata. Dziś zostaną zagrane 2 części, Preludium i Allemande, tak zwane Lity Carillon. Następnym chorałem autorstwa Jana Sebastiana Bacha, który zostanie Państwu zaprezentowany, będzie utwór Nun Komm der Heiden Heiland, BWV 659, w języku polskim tłumaczony jako Przybądź Zbawicielu Pogan. Dzieło pochodzi ze zbioru chorałów lipskich, melodia chorałowa, tak zwany Cantus Firmus, to chorał luterański z 1524 roku. Linia melodyczna została poddana ozdobieniu, natomiast pozostałe głosy tworzą kontrapunkty. Na zakończenie pierwszej części koncertu będziemy mieli sposobność usłyszeć fragment oratorium muzycznego Solomon autorstwa Georgia Friedricha Handla. Opiera się ono na biblijnych historiach mądrego króla Salomona z pierwszej Księgi Królów i drugiej Księgi Kronik, z dodatkowym materiałem ze starożytności Żydów autorstwa historyka Flawiusza Józefa. Oratorium zawiera krótki i żywy fragment instrumentalny na 2 oboje i smyczki w akcie 3, znany jako Przybycie Królowej Saby, który stał się sławny poza kontekstem całego dzieła i został zaprezentowany podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Dlatego też tę część oratorium Przybycie Królowej Saby usłyszą Państwo dzisiejszego wieczoru. Życzę Państwu miłego odsłuchu.
2003 roku powstało bardzo ważne dla polskiej literatury organowej dzieło Preludia organowe Mariana Sawy. To kilkadziesiąt kompozycji o urozmaiconej fakturze, różnym stopniu trudności technicznych, ciekawej harmonii i oryginalnej formie. Ich wielką wartością jest to, że kompozytor oparł swoje konstrukcje na melodiach tradycyjnych melodii kościelnych, znanych większości Polaków. Znajdziemy tu kompozycje oparte na melodiach pieśni adwentowych, kolędach, pieśniach wielkopostnych, wielkanocnych, a także o Matce Bożej, do serca Pana Jezusa i pieśniach eucharystycznych. W dzisiejszym wykonaniu usłyszą Państwo pieśń maryjną z dawna Polski, bardzo popularną wśród żołnierzy walczących w Legionach Polskich w czasie I wojny światowej. Jest to modlitwa błagalna do Maryi o otoczenie opieką narodu polskiego. Kolejnym utworem będzie sonata Adur Williama Edmunda. Jest to sonata klawesynowa, która w oryginale posiada trzyczęściową konstrukcję Allegro, Menuet i Presto. Te krótkie utwory klawesynowe odkryto niedawno w dokumentach Edwarda Edmunda, syna Williama Edmunda. Manuskrypt wymienia kompozytora inicjałami WE i datuje dzieło na rok 1765, co czyni prawdopodobnym, że kompozytorem sonaty Adur był właśnie William. Jest to transkrypcja na organy i trąbkę. Ponadto w dzisiejszym repertuarze pojawi się utwór Dobry Taniec Polski z tabulatury Christiana Leffenholza. Tabulatury organowe w Polsce są jednym z najważniejszych przykładów takiego rodzaju muzyki organowej na świecie. Jest to specjalny sposób zapisu nut używany od XV do XVII wieku, wykorzystujący litery i cyfry. Na zakończenie dzisiejszego wieczoru usłyszą Państwo utwór Mariana Sawy Sonant. Jest to dzieło napisane na trąbkę i organy. Instrumenty te w zestawieniu doskonale brzmią we wnętrzu kościelnym, którego akustyka potęguje ich walory dźwiękowe, o czym mam nadzieję, że się Państwo przekonali. Sonant jest utworem, którego budowę można określić jako trzyczęściowe A, B, A1. Część A posiada szybkie tempo, trójdzielne metrum i specyficzną motywikę, które wskazuje na stylizację polskiego tańca ludowego. Część B to wolne, liryczne adagio, wypływające z melodyki części pierwszej. Natomiast w części A1 powraca tempo początkowe. Kompozytor dokonuje tu rozdrobnienia rytmicznego zarówno dla partii trąbki, jak i organów. Utwór jest pełen polotu, blasku i wirtuozerii, co będziemy mieli okazję usłyszeć już za chwilę. Zapraszam. Thank you.
zakończyliśmy dzisiejszy koncert kameralny w wykonaniu zespołu High Tune z Akademii Muzycznej w Krakowie. Na organach zagrała dla Państwa Anna Rąbała, natomiast na trąbce zaprezentował się Rafał Krzesiwo. Zapraszamy. Moim składam serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy byli obecni podczas tego wieczoru. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę kustosza Sanktuarium Matki Bożej Duchowskiej ojca Grzegorza Guta, gdyż dzięki jego uprzejmości koncert mógł odbyć się podczas tak ważnego wydarzenia, jakim jest Wielki Odpust Duchowski w Bazylice Mniejszej. Mamy nadzieję, że w przyszłości również pojawia się okazja ku temu, aby zorganizować podobne wydarzenia. Dziękujemy bardzo. Gadania, nie mówi, że będzie koncert, bo to koncert robimy. Także tym bardziej z mojej strony też ogromne wyrazy wdzięczności. Gratulacje, bo naprawdę szeroka paleta tutaj muzyki i organowej, i trąbka. No i słyszeliśmy, że utwory niełatwe, to niełatwe. Niektóre brzmiały, jakby ktoś fałszował, a to wszystko trzeba umieć fałszować. Czasem, żeby to zagrać, żeby to otworzyć. Także to tylko wiedzą Piotr i Ania, ile to kosztuje pracy, Rafał i Ania, ile to kosztuje pracy i w ogóle trudu, żeby przygotować taki koncert jak dzisiaj. Także jeszcze raz wielkie gratulacje. Drodzy, zbliża się 21, już teraz nastąpi za chwileczkę zasłonięcie cudownego obrazu. Może właśnie przy tej okazji też wspólnie już zaśpiewamy apel jasnogórski, łącząc się tym samym z Częstochową. Z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. A teraz za organami siostra Efraima była, także ale mamy organistki. Dobrego wieczoru, dobrej spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.